powiedz mi, czemu udajesz teraz takiego miłego? Co żeś przed... I on teraz próbuje tak jakby chyba przeprosić, bo przed chwilą patrzcie, co narobił. Patrzcie. Chyba sami żeście by się denerwowali. Wiecie, jak, wiecie, ile tu jest sików od niego? Gumball! Jak ja cię przywiozłam do domu, wiesz, jaki ty byłeś kochany i nie srałeś tak dużo jak teraz. I siku mi nie robiłeś na moją poduszkę, Gumball! Gumball! Co to jest? Jakby schowanie, ja nie mogę. I czemu tak narobiłeś? Pacia, teraz musisz wszystko sprzątać. On lata dookoła mnie. O, teraz się położył. Patrzcie, jaki relaks, tak, wśród gówien. Gratuluję, Gumball. Inteligencja normalnie to jest level hardcore, naprawdę. Część się to? Patrzcie, jak on się leży. Chyba nigdy nic. Nasrałeś? Śmierdzi tu? I jeszcze się relaksujesz? Gumball, ja muszę całe łóżko teraz wymienić. Gumball! Położył się w innym miejscu, patrzcie go. Gumball, posprzątaj te łóżko teraz za mnie. To są twoje kupy. Gumball. Wiesz, jak mi się nie chce. Gumballuś, choć miałaś aż przytul. Gumball, posprzątasz to? Gumball, ty nie powinieneś mieć na imię Gumball, tylko Srumball. Dosłownie. A widzisz, chyba mu się spodobało, aż ucho odsłonił. Widzicie to? Chcesz mieć na imię Srumballa dzisiaj? Nie? To będziesz Gumball, ale proszę cię, więcej mi nie sraj do łóżka, naprawdę, bo to w ogóle nie jest... Gumball naprawdę śmieszne. Ja rozumiem, że ciebie to bawi. Ja wiem, że tak naprawdę wy, króliki, sracie i sikacie tylko tam, gdzie czujecie się po prostu jak u siebie. Ale łóżko to jest moje miejsce. Ja nie wchodzę do twojej klatki i nie sram ci, ani nie sikam do twojej klatki. Czy ty to jesteś w stanie zrozumieć? Godaj tutaj takiego. Godaj, no. Może ja ci będę po ksiusku godaj. Ale już, słuchaj, no. To jest moje wyro, nie? Rozumiesz? I wyżej jo leża i tu jo śpia. Rozumiesz? I do mojego wyra się nie sro, ani nie siko. Rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Gumball, powiedz coś! Albo się porusz! Słuchaj, jak raz się poruszysz, to znaczy, że nie rozumiesz. Jak dwa razy, to znaczy, że rozumiesz. Dobra? Dobra, machnął uchem. To chyba znaczy, że nie rozumie, bo to był raz. Gumball, powiedz nam coś, a papa tutaj do widzów, przeproś nas wszystkich. Tylko jedyna. Pańcia cię kochusia. Patrzcie, on lubi, on tak leży, jak on tak leży, to on znaczy, że jakby go głaskać. Ale nie będę cię głaskać, bo ty mi obsrałeś i obsikałeś łóżko. Tu jest więcej gówien niż ja mam lat na karku. Ty to rozumiesz, synek? Nie, ja nie wiem, co z tym królikiem porobić. Gumball! Rozumiesz ty, o co tu w ogóle chodzi? Matko, no gadajcie do takiego, to nas w ogóle nie zrozumie. Gumballuś, stawaj i sprzątaj. Stawaj, już. Hops, hops. Sprzątaj. Gumballuś, sprzątaj. A nie się legosz. Patrz, jak tu jest dużo kup. I tu są siki, a tu jest pełno kup. Wiesz, co to są kupy? To są odchody. Po twoim jedzeniu. Ale ty to wiesz? On jest jeszcze zły, że ja ci zwróciłam uwagę? Gumballuś. A dasz pan ci buzi na koniec? W ramach przeprosin? Nie? O, ty zdrajco, okłamco i oszuście. Jeszcze się dupą odwrócił, patrzcie go. Ciekawe, co teraz zrobi. Patrzcie, obserwujemy go. Chcesz pewnie nasra i nasika, jak zwykle. Gumball! A może on oznaczył teren, bo on może myśli, że to będzie od dzisiaj jego łóżko, a moja będzie klatka. Gumball! Przeprosisz nas chociaż, że nam obsrałeś łóżko? Mnie i Nikoli? Nie, wiesz, jak Nikola się zdenerwuje, że znowu nasrane jest?
i nasikane, bo te kupy to jeszcze serio, to jeszcze nic. Ale wiecie, jak te siki po prostu przesiąkają i śmierdzi tutaj? No, pokaż ten twój nos. Co zaś pochosz? Twoje gówna wąchosz, tak? Patrz, on wącha swoje kupy. Matko jedyna, kto to widział? Gumball, tak się nie zachowuje prawdziwy mężczyzna. Nie, ja idę. Ja idę, Gumball, bo to w ogóle nie ma taka gadka z tobą sensu. Rozumiesz ty to? Rozumiesz, to nie ma sensu w ogóle? Powiesz coś wreszcie, czy nie? Nie? Już koniec, tak? No, najlepiej nasrak nasika i ani buzi nie da. No, no i taka robota. Taka robota, jeszcze sobie patrzcie, on sobie skoka, aby to łąka była. Dobra, kochani, trzymajcie się cieplutko i idę sprzątać to łóżko. Pa!